Witam serdecznie, moi drodzy. Chcę Wam bardzo podziękować za zainteresowanie moim kanałem. Jestem po prostu zaskoczona, strasznie miło zaskoczona. I bardzo dziękuję za ciepłe komentarze. Słuchajcie, no tutaj to jest takie, na moje serduszko to taki balsam, inspiracja do działania dalej. Niestety, prawdopodobnie teraz od lipca przyjdzie mi tutaj się z budową ścierać, no ale to też było moje marzenie, to jest moje marzenie od 30 lat niemalże, także na starość, no trudno, na starość to na starość, jak to się mówi, ale człowiek to osiąga. Dobrze, moi drodzy, właśnie pod tym kątem tych marzeń, tak, może dlaczego nie osiągnęliśmy i czy osiągniemy, jaka jest szansa, jaka jest blokada, tak, czyli marzenia i my, jak podchodzimy do marzeń, a jak powinniśmy to zrobić, tak, co nas blokuje, co nas nie otwiera na te marzenia, gdzie są te blokady, moi drodzy. Dobrze, mamy zestawy, mam godzinkę czasu, mam nadzieję, że się tutaj wyrobię, ale muszę to zrobić, po prostu nie mogę sobie odmówić, dzieci śpi jeszcze tutaj do pracy, jeszcze trochę, więc no chwilkę poświęcę z czystą miłością i radością, włożę tutaj czyste emocje w karciochy. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy, mamy tak do wyboru. Pierwszy zestaw kart, drugi, trzeci. Oczywiście już wiecie, jakie są zasady. Wybieramy, jaki zestaw będzie z Państwem rezonował. Taki Państwo wybierają. Bierzemy się bez zbędnych komentarzy. Zastawianie karcioch. Kart. Oj, Iza. Kart. Lecimy pierwszy zestaw, moi drodzy. Karty są nielimitowane, czyli dzisiaj lecimy. Dzisiaj lecimy, o proszę, dziewiątka pentakli wyszła. Dziewiątka pentakli. Dobra, wyskoczyła i rycerz buław. Nasze marzenia. Dla jedyneczki. Marzenia dla jedyneczki. Już mogę powiedzieć, że się manifestują i to bardzo mocno po odkładaniu. One po malusieńku tutaj do Państwa idą. Zobaczmy podłoże. Jakie jest, tak jest, czyli ci, którzy wybrali jedyneczkę, moi drodzy, stoją przed wyborami. Jak nie wy, to stoi życie, życie niejako tutaj, powiem tak, chodzi o sprawy finansowe, o sprawy bytowo, finansowe, o takie implikacje, ma się to ku dobremu, mało tego, jeżeli ktoś miał długi, to te długi, słuchajcie, spłaci, znajdzie się, pokazuje się jakaś furteczka do pójścia do przodu. Lecimy dalej. Ponieważ jest to implikacja król buław. Czyli tak idziemy, wchodzimy w taką energię, żywą energię. Troszeczkę nie jest to dojrzała, słuchajcie, energia, ale już przechodzicie z tej energii, tak? Czyli z tego rycerza, z rycerza pałek przechodzicie w króla buław, czyli niejako, no tak, ale tutaj walka, czyli walczyliśmy, coś o coś stoczyliśmy, boimy się tego, bo to ponieśliśmy nieraz klęskę, starając się o nasze marzenia, żeby coś urzeczywistnić, coś urealnić. Moi drodzy, tak to właśnie w życiu jest, że marzenia bolą. One są niesamowicie, zanim się je osiągnie, to są strasznie bolesne. To jest droga przez mękę i przez ciernie. I jak ktoś powie, że o, spełniło się moje marzenie, jak ja bym chciała to, nie ma czegoś takiego, nie istnieje. No, jest jedna osoba na milion czy na miliard, która trafia tego totolotka, taki ma tą szósteczkę. A poza tym jest to okupione ciężką pracą, wyrzeczeniami, ale za to jak cieszy. Jak cieszy i każde maleńkie marzenie, które się później spełni. Dziesiątka, czyli aż takie przeciążenie. Ja mam dość, ja po prostu nie chcę, ja dążę do tego i cały czas mam kłody pod nogami, nic mi nie wychodzi. Kurde, już mam dosyć tej walki, jestem tak bardzo zmęczony. Odpuśćcie, no po prostu odpuśćcie. Odpuśćcie, myśląc w pozytywny sposób. Ja i tak to marzenie osiągnę. Ono do mnie przyjdzie, ta stabilizacja przyjdzie, te marzenie się ziści. Szóstka kielichów, czyli wracamy, tak jak tutaj by implikowało, wracamy myślami do podstaw, tak? Wracamy do tego marzenia. Ono jest, nie możemy o nim zapomnieć. To jest bez względu na to, czy jesteśmy zmęczeni, przepracowani, czy coś tracimy, czy jesteśmy pod wozem, jak to się mówi, czy mamy długi, nie możemy ich spłacić, czy no to są wszelakie, słuchajcie, rzeczy. Czy to jest mordęga z partnerem, który jest, nie wiem, alkoholikiem, za przeproszeniem, no bo inaczej nie powiem, bo tutaj są nałogi, ale my
te marzenie pielęgnujmy w sobie, bo te marzenie ma szansę się, moi drodzy, spełnić. I to jest tak, ja się boję, bo ja będę okradł, już znów mnie ktoś okradnie z emocji, ja już nie mam siły na te emocje, czy te emocje przyjdą do mnie i taka tęsknota za tym, ale też takie przecież totalnie, jesteście tak nie, jedyneczki, tak jesteście poranieni, że nie chcę wam się już nawet myśleć. Patrzycie, patrzycie, można by rzec, że patrzycie, myślicie, ale nic z tym, moi drodzy, nie robicie. Więc chcę powiedzieć, że tutaj co mamy? Szósteczkę mieczy. Odpływamy. Odpływamy, czyli odpływamy od problemów, odpływamy od problemów i jest boom. Tak? Jest boom. Jeżeli chodzi o część z Was, moi drodzy, to już się to dzieje, czyli jest to oczyszczanie. A chcę Wam powiedzieć, że w ogóle rok dla wszystkich znaków, od zeszłego roku, dla wszystkich znaków do końca, teraz do stycznia 2020, to jest rok totalnej przemiany. I ci, którzy zwlekali, słuchajcie, z tą przemianą, to będzie bolała. No po prostu będzie bolała, ona będzie tak dotkliwa, bo można tu pewne rzeczy było zmienić już wcześniej, ale nie pokusiłyście się jedyneczki o to i teraz trzeba będzie po prostu, no los za Was decyduje, ale odpływacie, w końcu mówicie pierdziu, niech się dzieje wola nieba, czyli idziecie za swoim. Mamy dziesiątkę kielichów, czyli kończy się nieźle tutaj, widzę, że zaczyna się dziać nieźle, czyli robicie coś dla siebie, coś dla domu, dla swoich emocji, dla swojej jego serca, zaczyna się nieźle, moi drodzy, dziać. Mamy siłę, piękna karta, no strasznie mi się podoba. Siła, czyli idziemy po swoje marzenia, czyli szansa na spełnienie jest jak najbardziej. Umiarkowanie. Umiarkowanie mówi o tym, że zdobędziecie się na to, ale marzenie do spełnienia, wasze marzenia, wasza stabilizacja, wasz spokój zależy od tego, ile nazbieracie siły, ile tych pierwiastków niedobrych z siebie wyrzucić, a będziecie musieli wyrzucić. Mało tego, to jest taki czas oczyszczenia, dosłownie czas oczyszczenia. No, musi się, może być tak, że zadzieją się różne rzeczy, zadzieją się różne rzeczy, ale powiem Wam, że zachowacie przy tym spokój, dosłownie spokój, nawet bym wręcz powiedziała, że wchodzi w Was siła lwa, jesteście wewnętrznie zadowolone, wchodzicie w swoje energie, w swoje żywioły, nastawiacie się, że i tak ma być dobrze i będzie dobrze i jest umiarkowanie, czyli tak naprawdę ta siła daje, no niejako daje Wam tutaj niesamowitego kopniaka. Cóż tu nam jeszcze mówi? Trójka pentakli, czyli staniecie przed wyborami, wyborami, które będą bardzo słuszne, i popchnął Was niejako do nowych impulsów. Będziecie świętowały i będzie Wam mało tego, moi drodzy. Ci, którzy są teraz tak strasznie sceptycznie nastawieni, tak bardzo pomęczeni, poranieni, mają serdecznie, dosłownie mają po kokardkę wszystkiego, uwierzcie mi, odpływacie. Odpływacie, tak? Szóstka kielichów. Wracacie do marzeń, tak? Łapiecie siłę. Łapiecie te energie, te piękne energie, takie miłości, radości, ale tutaj chodzi o Was i tak naprawdę o Wasz byt, o Wasze bycie, niebycie. No, moje drogie jedyneczki, widzę tutaj część starszych osób, starszych na zasadzie, że jest to 50+, tak? I tutaj bym powiedziała, że szczególnie dla tych jest to taki impuls na zasadzie ruszaj, masz siłę. Wracaj do korzeni, tak? Wracaj, posłuchaj, popatrz, pomedytuj, idź, nie wiem, idź na spacer, tak? Obejmij drzewko, jeżeli chłopo masz łobuza, to obejmij drzewko, tak? Jeżeli jesteś samotna i jesteś, borykasz się ze swoimi problemami samotnie, bo gdzieś tam jest problem jeszcze z niemożnością, bo tutaj są jeszcze, pokazuje nam się, słuchajcie, dzieci, tak? Czyli problem jakiś tam z dzieciakami dorastającymi czy dorosłymi, ale zostaw to. Kto za ciebie, kobieto, mężczyzna, życie przeżyje? Ono jest jedno, szybko ucieka. Trzeba, dosłownie trzeba wrócić do korzeni, do tych swoich marzeń, walczyć o siebie, tak, o swoje jutro, o swój byt, ale na zasadzie
emocji, w spokoju. I tutaj się Wam pokazuje, że idziecie, moi drodzy. Jest ta siła, tak? Jest ta siła, jest to umiarkowanie. Jesteście szczęśliwi z tego jednego, z tego jednego. To jest maleńki jakiś kroczek. Zrobiliście jakiś maleńki kroczek dla siebie, bo ja tu widzę, że zrobiliście mały kroczek. Dokonałyście wyboru, tak? Przeszłyście przez tą jedną bramę, idziecie do drugiej i patrzycie. Matko, jakie to było proste. Że też ja wcześniej nie mogłam. A wiecie, jak to działa? Jak narkotyk. Działa, że skoro osiągnęłam, tak? Czyli jestem gotowa na więcej. Bo mi się już wtedy będzie całe ciało, całe wy, będzie chciało jeszcze więcej. Dokładnie. Będzie tęskniło za tym, żeby było jeszcze tego więcej. Ja już muszę, ja potrzebuję, ja chcę, ja nie mogę już inaczej. Jak to można było, żeby o siebie nie można było powalczyć? I kończymy, moi drodzy, dwójką kielichów, czyli tak naprawdę wybory, czyli kolejne marzenia, kolejne pragnienia, idziemy do przodu. Uważam, że karty są przepiękne, jedyneczko, ale Twoje marzenia będą się urzeczywistniały, policzymy zaraz, jak się to, nie, to znaczy tak, walka to trwa teraz, oczyszczanie to trwa teraz, niesamowite, ale kiedy zacznie się urzeczywistniać? Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że dla części z Was będą to 4 tygodnie. Nie wiem czemu, ale zaczynam, pokazuję, implikuje mi się tutaj 4 tygodnie. 4 tygodnie, natomiast dla innych będą to 4 miesiące, ale 4 miesiące do osiągnięcia czegoś. Czyli tak naprawdę jeszcze tu będzie taka walka, tak wielkie przeciążenie, że po prostu życie postawi Wam przed Wami wybór. Zrezygnuj z tego, idź w nową drogę. Albo się uduś, tak? Uduś się w tym, co siedzisz, w czym siedzisz, nie masz siły, poddasz się, będziesz chora, będziesz chory, nie dasz sobie rady, emocje cię oplotą, zaczniesz chorować, rusz ten tyłek, rusz, nie bój się, idziesz do przodu. Uważam, że przepiękne karty Wam wychodzą, słuchajcie, no przede wszystkim tęcza, tak? Tęcza, jak wychodzi w rozkładzie, to jest nadzieja, jest 99,9 szansy na spełnienie. Więc moja droga jedyneczko, ruszaj do przodu. Nic nie stoi na przeszkodzie, będzie się działo, oj, będzie się działo, być może już się dzieje, bez pokazane, że już się dzieje, bo tak jakbyś już się jedyneczko o własną siebie, czyli ta dziewiątka pentakli mówi, że o własny byt, o własne jutro, to jest, tu ja nie mówię byt jako byt, tylko o całe jestestwo, tak, czyli o całą mnie, walczysz o siebie, podejmujesz te działanie, tak, podejmujesz te działanie, przechodzisz z energii rycerza do króla, tak? Czyli zaczynasz działać. Być może postanowiłaś przestać walczyć. Być może postanowiłaś walczyć, tak? I stoisz przed otwartymi drzwiami. Dokonałaś tego, czyli już czekasz tylko na to, co się stanie. I to, co się już później zadziewa, moi drodzy, to nie ma. Okradzenie odchodzi, tak? Czyli ktoś w jakiś sposób, ktoś, kto ci blokował, ktoś, coś, sytuacje życiowe, one w cudowny sposób odchodzą. Bo ty już się poddałaś, nie walczysz, idziesz z biegiem, tak? Idziesz z biegiem lub odwrotnie, walczysz, ale idziesz z biegiem. Już się nie martwisz, po prostu stawiasz na jedną kartę. Być albo nie być. I idziesz, i nie boisz się, przesz do przodu. To są przepiękne, przecudne energie, uważam, i warto z tej rady, moi drodzy, skorzystać. No oczywiście karty są podpowiedzią, życie ma się troszeczkę inaczej ku temu, ale karty podpowiadają, że droga jest, może nie jest najłatwiejsza, tak? Bo ona nie jest najłatwiejsza, bo to jest i walka, i musicie przejść energię, musicie dokonać wyborów walki lub zaprzestania walki, porzucenia niejako siebie, starej siebie, ale karta pięknie mówi, że przechodzicie, tak? Bo to jest ostatnia karta od pierwszej, czyli że pięknie przechodzicie do takich wyborów wyważonych, emocjonalnych, ja chcę więcej, ja jestem żądna tego, jestem żądna, ja potrzebuję więcej, udało mi się jedno, ten malutki kroczek mi się udał, udało mi się drugie, tak? Ja mam kolejny wybór. Matko, jakie to było, ale uwierzcie mi, że zobaczycie, jakie to było proste, jakie to było proste wręcz. Że można było tak wcześniej. Dlaczego ja nie zrobiłem tego wcześniej? Moi drodzy, zobaczymy jeszcze, co też nam tutaj karciochy podpowiedzą. Czy odpoczniecie z tego tytułu, czy zaraz po
startujemy. Z jakąż energią. Z jakąż energią sobie wejdziecie. Kończycie z królową kielichów. Wypadła mi nawet sama stali. Także jesteście zadowoleni. Obmywacie się emocjami, pozytywnymi emocjami. Więc uważam, że nic ująć, nic dodać. Powalczcie jedyneczki. Marzenie się spełni. Marzenie, marzenia. Być może wy się zmienicie, bo tutaj jest bardziej jako tak naprawdę, że to u was zachodzi transformacja, która idzie ku dobremu i daje wam szczęście. Tak, jest dużo kielichów, ale to są bardzo pozytywne kielichy i idziecie, jest ta transformacja zachowana. I moje drogie jedyneczki, ponieważ jest mi tutaj, widzę tutaj taką wielowiekowość, to pamiętajcie na uczucia, na zmiany. Nie ma wieku. Czy macie 20, 30, 50 czy 70 lat, czy jeszcze więcej? Nie ma, po prostu nie ma. One zachodzą, życie wymusza to na nas i trzeba się temu poddać. I żeby było jak najłatwiej, to po prostu poddać się temu, przyglądać się, jak to płynie, w odpowiednich momentach sobie powalczyć, ale w odpowiednich momentach. A w odpowiednich momentach powiedzieć, no przede wszystkim nie, tak? Tutaj jest słowo nie. Nie pozwalam na to. Raz powiedzieć nie i zobaczyć, jaki będzie efekt. Także przepiękne czytanie. Wychodzicie, jedyneczki, wychodzicie z tej transformacji. Z tej transformacji wychodzicie bardzo pozytywnie. Z tej energii takiego zmęczenia, poranienia, takiego uduszenia, bym wręcz powiedziała, wychodzicie na prosto, jesteście szczęśliwe. Jest implikacja pieniążka, jest implikacja szczęśliwego domu, czyli coś się przetransformowało w tym domu, tak, jest kolejna szansa, być może dla niektórych kolejna szansa, ale nie będę rozbijała, bo robi się czytanie takie pewne. My idziemy na to, czy przechodzimy, tak, czyli przechodzimy z jednego etapu życia. Wybraliśmy już coś, a później będziemy chcieli jeszcze wybierać. My będziemy chcieli iść dalej, tak? Dwie trójeczki, czyli my dalej będziemy chcieli świętować, my dalej chcemy być zadowoleni, tak? My chcemy tej radości. Uzależnijcie się od radości, o tak bym powiedziała. Będziecie parły do przodu. I tego wam, jedyneczki, bardzo mocno życzę. Pozdrawiam.